Droga młodzieży, kochane dzieci. I tutaj właśnie mówię do tych najmłodszych, do dzieci, do młodzieży. Być może i życzę wam tego zresztą z całego serca, żebyście to słyszeli jak najczęściej, ale mam nadzieję, że już słyszeliście takie określenie: kochane dzieci, jesteście wspaniałe. Droga młodzieży, jesteście wspaniali. Otóż coś takiego pisał w pierwszym wieku do swoich wiernych święty Jan Apostoł. Pisał w czasach trudnych, czasach próby, czasach prześladowań. I słyszeliśmy właśnie to jego sformułowanie: napisałem do was młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście złego. Pisał to zapewne z dumą i radością, ale jednocześnie zdawał sobie sprawę, że wcale nie jest łatwo być mocnym w wierze i zwyciężyć złego. Wcale niełatwo wychodzić zwycięsko z kolejnych prób i doświadczeń. I dlatego z tą radością, że jesteście wspaniali, łączy ostrzeżenia. Trzy niezwykle ważne ostrzeżenia, mówiąc, że nam wierzącym najpierw grozi pożądliwość ciała. Co to znaczy? To znaczy przekonanie, że całe nasze życie zaczyna się na ziemi i kończy. Zgodnie z tym powiedzeniem: człowieku, jesteś prochem i w proch się obrócisz. I nic więcej ciebie już tutaj na ziemi nie spotka. I nic ciebie nie spotka także poza śmiercią, bo jesteśmy tylko istotami czysto materialnymi, ziemskimi, jakby powiedział święty Paweł, że nie ma w nas nic z duchowości i nic z nieśmiertelności. Takie myślenie w kategoriach czysto ziemskich. Oto pierwsze niebezpieczeństwo, pierwsze takie wielkie zagrożenie. A drugie, pożądliwość oczu. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy w jakimś wielkim markecie, widzimy tysiące najrozmaitszych rzeczy, najczęściej we wspaniałych opakowaniach, i taka rodzi się pokusa, żeby to mieć. Ciągle mieć i nigdy nie dość, żeby tę przestrzeń posiadania ciągle wokół siebie poszerzać. Pożądliwość oczu. A przecież chodzi o to, żeby bardziej być człowiekiem wolnym, a nie tylko mieć, nie tylko posiadać. I na koniec największe niebezpieczeństwo: pycha żywota. Temu niebezpieczeństwu ulegli pierwsi rodzice, kiedy szatan powiedział im: możecie być jak Bóg, możecie poznawać dobro i zło tak jak Pan Bóg, możecie być Mu równi. I ta pokusa nieustannie się w naszym życiu pojawia. Możemy być równi jak Pan Bóg, decydować o tym, co jest dobre i co jest złe, tworzyć własny dekalog, własne zasady myślenia i postępowania, a najlepiej jakby w ogóle usunąć Pana Boga z naszego życia. Święty Jan doskonale wiedział, jakie pułapki czyhają na każdego człowieka, zwłaszcza na młodych. I dlatego to takie połączenie niemal w jednym zdaniu: jesteście wspaniali, a z drugiej strony te niebezpieczeństwa.
pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha żywota. Te wszystkie prawdy rozważamy dzisiaj, w święto naszej katedry, ale także w święto jednego z najwspanialszych świętych polskich, patrona młodzieży, świętego Stanisława Kostki. Żył dokładnie w połowie XVI wieku, od 1550 do 1568 roku. Łatwo obliczyć, jak umarł, miał zaledwie 18 lat. Wy młodzi tutaj obecni możecie łatwo też obliczyć, ile wam brakuje jeszcze do tego, aby 18 lat osiągnąć. W przypadku niejednej i niejednego z was to może być już bardzo niewiele. Tylko problem polega na tym, że ten chłopak, nie boję się tak go określić, mając zaledwie 18 lat, pokazał, kim on naprawdę jest. Jaki wspaniały, jaki dojrzały w swoim postępowaniu i w swojej wierze. I gdybyśmy odnieśli to jego krótkie życie do tych niebezpieczeństw, o których pisał święty Jan, można powiedzieć, na pewno wobec tych niebezpieczeństw się znajdował. I na pewno groziło mu ulegnięcie i pożądliwości ciała, i pożądliwości oczu, i pysze żywota. Ale okazał się zwycięski. Pokonał jednoznacznie wszystkie te niebezpieczeństwa i pokusy. Zwłaszcza wtedy, kiedy przyszło mu zmagać się z pożądliwością ciała, on doskonale wiedział. Jego życie nie ogranicza się do samej tylko ziemi. Miał jasno nakreślony ideał. Ad majorem Dei gloriam. Ad majora. Do większych rzeczy jestem powołany. Jestem powołany do tego, by robić wszystko na chwałę Bożą. I dalej nie grodziła mu pożądliwość oczu, bo potrafił wtedy, kiedy podjął decyzję, żeby wybrać się na samotną wyprawę. Najpierw do Augsburga, a potem do Rzymu. Z Wiednia to były setki kilometrów, które musiał jako młody chłopak pokonać na pieszo. Odrzucił wszystko. I majątek rodzinny, całkiem niemały, i wspaniałe szaty. Ubrał się w to, co było typowe dla biednych ludzi tamtych czasów. Zwykłe, płócienne ubranie. I tak wyruszył, by spełnić to, do czego, jak sądził, jak głęboko w to wierzył, powołuje go Pan. I dlatego nie groziło mu absolutnie to, żeby zgrzeszyć pychą żywota, żeby stawiać się nad Pana Boga. Bo z tym hasłem ad majora do większych rzeczy, do wspanialszych, wraz z tym hasłem, by czynić wszystko na chwałę Bożą, łączył pokorną modlitwę do Matki Bożej, aby mógł umrzeć w przeddzień jej święta, w przeddzień wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i by móc razem z Matką Najświętszą już w niebie oddawać cześć jedynemu i najwyższemu Bogu. I tak się rzeczywiście stało. Umarł 14 sierpnia 1568 roku w Rzymie. Staje przed nami jako młody człowiek,
który wie, czego chce, który ma jasno określone ideały i który do nich zmierza, modląc się tylko do Boga za przyczyną Matki Najświętszej, żeby do końca być wiernym Panu Bogu. Staje przed nami jako wspaniały przykład, jak żyć, jak myśleć, jak postępować konsekwentnie i wiernie do końca. Moi drodzy, ta postać świętego Stanisława Kostki staje się nam wszystkim szczególnie bliska właśnie teraz, kiedy Polska i świat nawet katolicki przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w końcu lipca przyszłego roku. Te wielkie przygotowania, a potem do obchodów, a potem same obchody będą związane z takimi dwoma etapami spotkań młodych całego świata, którzy cieszą się, że są młodzi, że są razem i że jako młodzi i jako, że są razem, mogą oddawać cześć Panu Bogu. Będzie to także naszym wspólnym, pięknym doświadczeniem najpierw w Łodzi, w archidiecezji łódzkiej, a potem udamy się do Krakowa, gdzie na spotkanie z młodymi całego świata przybędzie Ojciec Święty Franciszek. I będzie nam wszystkim towarzyszyło hasło tych Światowych Dni Młodzieży: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Być miłosierny to być pełen miłości wobec Boga, którego się prosi o miłosierdzie, i wobec drugiego człowieka, któremu miłosierdzie trzeba okazywać. Gotowość przebaczenia, pomocy, wsparcia przez dobre słowo, czyn, przez modlitwę, ofiarę. Ileż to wspaniałych czynów miłosierdzia każdy z nas może czynić każdego dnia. A my chcemy się w tych czynach miłosierdzia umacniać, ubogacać, by cieszyć się i radować właśnie, że rodzi się w nas i umacnia ta wspaniała cecha bycia człowiekiem miłosiernym. Bo kto jest miłosierny, to jak Pan Jezus mówi, jest błogosławiony, inaczej mówiąc, jest szczęśliwy. O tych dniach wspaniałych, o tym wielkim święcie was, droga młodzież, będą przypominały wielkie, wspaniałe symbole, znaki Światowych Dni Młodzieży w postaci najpierw krzyża Światowych Dni Młodzieży, który już od wielu, wielu lat pielgrzymuje po całym świecie, a także kopia obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani, najwspanialszej ikony Matki Bożej, jaka znajduje się w Rzymie. Te znaki, krzyż i obraz Matki Bożej, przybędą niedługo do naszej Łodzi, do naszej łódzkiej archidiecezji. Ich pielgrzymowanie poprzez różne parafie, poprzez różne miejsca w naszych parafiach, także poprzez szkoły, zacznie się 3 października w Zgierzu, a zakończy 16 października w Tomaszowie Mazowieckim. Moi drodzy, czeka nas wielkie święto. Czeka nas wielkie bycie razem, by oddawać Panu Bogu cześć najwyższą, a jednocześnie cieszyć się, że jesteśmy razem w tym zjednoczeni w jednym świętym katolickim i apostolskim kościele. Już dzisiaj zapraszam was
bardzo serdecznie do przeżywania tej pielgrzymki krzyża i obrazu Matki Bożej na początku października tego roku, a więc już niedługo, a potem już dalej zapraszam Was na te wielkie świętowanie w lipcu przyszłego roku. Już myślcie dzisiaj, jak sobie czas wakacyjny poukładacie, żeby absolutnie nie zabrakło tego czasu na to nasze młodzieńcze świętowanie naszej wiary. Niech w tym wszystkim Wam także patronuje święty Stanisław Kostka, wspaniały młody człowiek, który wiedział: będę szczęśliwy, zrealizuję się, spełnię siebie, jeżeli wszystko będę czynił na chwałę Pana Boga, naszego Ojca, który jest w niebie.